No i po kilku dniach powracam na YouTube'a i teraz też pojawia się zagadka. Czy za mną zatęskniliście, czy o mnie już zapomnieliście? No i będzie dzisiaj krótszy materiał, a bardziej wam bliżej może postaram się pokazać życie w ogrodzie, czyli a zrobimy operację na sadzące borówki. No, zdarzyło mi się właśnie tak, że miałem dwudniowy wyjazd. Dwa dni nie podlewałem sadzonek. Są suche. Teraz podlałem wszystkie, ale jak już kończyłem podlewanie, to właśnie wpadł mi pomysł, żeby się z wami tym podzielić. No i dwie sadzonki zostawiłem niepodlane i może zobaczymy, wyjmiemy bryłę korzeniową. No, z doniczki. Sam jestem ciekawy. No i na początku myśl przyszła, co będziesz tam, chłopie, grzebał, marnował sadzonkę, ale po chwili przyszła mi myśl, że przecież zrobię to dla was i uważam, że warto. Więc idziemy i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Przestawiłem sadzonki borówki w drugie miejsce, wykoszone. No i możecie sobie zaobserwować. No myślę, że 2-3 tygodnie tutaj tak ładnie trawa podskoczyła. Czyli też widzimy, że jak coś stawiać, to tylko i wyłącznie gruba tkanina musi być kładziona, bo każdą przestrzeń chwasty znajdą. I nawet jak tkanina nawet ma, wiecie, te tasiemki wytkane, to jak jest pół milimetra przestrzeni, to i tak pes znajdzie miejsce. No i tak to wygląda. O. O. No i pierwsza dawka wody poszła do sadzonki w największej doniczce i już praktycznie w momencie włączenia kamerki ta woda wsiąknęła. I tak powolutku po prostu dla relaksu sobie podlewam. No a do zabiegu, do eksperymentu wybieram tą sadzonkę. No jak widać, podlana nie jest. Ale tutaj sobie jeszcze przed tym wszystkim doleję, bo robię tak, że właśnie podleję, kochani. Czekam chwilę i patrzcie, jak to wszystko tutaj tą wodę wciąga. I za kilka chwil nie będzie takiego błota, bajora, o, nawet widać teraz. Super widok. No, zresztą woda jest w uprawach najważniejsza. No i tak, zapewne w każdej chwili mogą paść bateryjki i bierzemy się no, w miarę sprawnie do tego odkrywania sadzonek borówki. No i powiem wam tak, zauważyłem, że akurat wyszło, że ta sadzonka jest no, jedna tutaj z bogatszych, jeśli chodzi o przyrosty, ale jak się powiedziało A, no to trzeba zrobić, no nie wiem, czy powiedzieć B, takie mi się coś powiedzenie kojarzy. No i przypominam sobie, jak wyciągałem no na jesień, jak były czerwone liście, sadzonkę borówki, jak robiliśmy tutaj obserwacje korzeni, systemu korzeniowego, no to tak samo teraz uważam, że może być ciekawie, bo kto wie, czy wyjmiemy taką samą strukturę, jak wkładałem z mniejszej sadzonki, czy po prostu już przez te kilka tygodni te korzenie się po prostu z tej bryły rozrosły, więc będzie ciekawie, więc no liczę na wasze również zaangażowanie, łapki, komentarze, no bo to jest w pewnym sensie dla mnie nagroda.
Zaczynamy. Może zrobimy tak. Jak to będzie wyglądało? Ale jaja. Powiem wam tak. Aż mi dreszcze na rękach przeszły. Ja byłem na 100% przekonany, że wyciągnę taką samą bryłę, jak wkładałem. Zobaczcie, nie no, to jest na 100%. To są korzonki borówki amerykańskie. Ale jaja. Słuchajcie, robię cięcie, zdejmuję aparat ze statywu i tutaj się skupiamy. No ale sucho jest jak... Oj, fajnie, że ten pomysł mi do głowy wpadł. Super. Zobaczcie. Inaczej zrobimy. Mam jeszcze dwie sadzonki nieprzesadzone. Wyjmiemy je i porównamy te bryły. Ale będzie odcinek. Ale przed porównaniem wiecie co zrobię? Bo aż zasługuje. I niech się napije, a ja idę po sadzonkę nieprzesadzoną. Takie mi zostały dwie, a wybiorę ciebie. No i tak, wszystko ładnie opowiedziałem i nie zauważyłem, że nie nagrywałem. Wyjąłem sadzonkę, widzicie, z mniejszej doniczki. Ta podlana była, czekajcie, czekajcie. A, położę obok. No, różnica jest ogromna. Czyli, jak wsadzałem taką doniczkę, to w kilka tygodni, no cholera wie, czy w 3, czy 4, czy 5 tygodni, ale chyba nie dłużej niż miesiąc, no te korzenie, tą przestrzeń błyskawicznie no, sobie zagospodarowały. Więc takie odcinki, filmiki mi się bardzo, bardzo podobają. No i sadzonki zostały nieprzesadzone, bo w końcu torfu nie kupiłem, no bo się zniechęciłem tymi wymaganiami, tymi no, prawnymi, tymi licencjami od sprzedaży, tak dalej. Ale ja uważam, już teraz jestem przekonany, że no chyba muszę kontynuować to, co postanowiłem i się naprawdę tymi sadzonkami borówki zająć na poważnie. Ale już na dzisiaj wystarczy. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam was. No i fajnie. Mi się dzisiejszy odcinek podoba, bo jakbym wyjął bryłę taką, jaką wsadzałem, no to już by człowiek nie miał takiego pomysłu, by dalej w tym kierunku brnąć. A tak to, no sami widzicie, aż się po prostu chce. A tym bardziej sadzonka nieprzesadzona cipi. Cipi w miejscu, a te, jak widać, no ta, która zgubiła 100% liści. To wszystko wraca do życia i na wiosnę będzie piękny krzak. Cześć! Właśnie, no i teraz mi też do głowy przyszła myśl, a co by było, jakbym tą sadzonkę wyciągnął z tej największej donicy i jakby ta donica cała byłaby już obrośnięta korzeniami, no ale może w przyszłości tak zrobię.